programu zaproponowano mi przeprowadzenie sondy ulicznej na temat, czy mieszkańcom podoba się remont Starego Miasta. Znajdujemy się aktualnie w sercu Starego Miasta w Bydgoszczy i zabieram się do działania. Zadowolony z remontu naszej starówki. Siedzą panie na naszej starówce. Jakie wrażenia? Do you like the newest part of our city? The new one? Yes. I've been there before, so. Co pan sądzi na temat remontu starówki w naszym mieście? To miejsce powinno być objęte całkowitą ciszą. Jestem drugi dzień w Bydgoszczy. O, ciekawie. Ale jestem pod wrażeniem starówki. Bardzo mi się podoba. Jest trochę jaśniej na pewno przez to, że zmienili tą posadzkę. Tak poza tym chyba jeszcze trzeba po prostu się przyzwyczaić do tego, że tutaj się zmieniło. A co szczególnie tutaj pana zachwyca w naszej starówce? Podoba mi się klimat. To, że jest tak schludnie, gwarnie i klimatycznie. I na pewno dobrą decyzją było przestawienie tego pomnika z centralnej części, bo został odsłonięty cały budynek, który jest bardzo ładny, a niestety ten pomnik do zasłania. Kiedy prowadzono tu wykopy na tym całym rynku, cieszyłem się, że nareszcie coś się odkryje, bo tutaj te pozostałości po tym klasztorze i tak, tak dalej, że tu coś się utworzy, coś co można by było zmałpować z Krakowa. Bo na rynku głównym w Krakowie, przy Sukiennicach, kiedy okazało się, że tam pod ziemią są jeszcze resztki tych kramów i tak dalej, oni to odkopali, zakryli szklaną płytą, zakryli to stropem i można tam pod rynkiem chodzić. A czy sądzi pan, że temu miastu brakuje czegoś, co jest w innych miastach, jeżeli chodzi tutaj o planowanie przestrzeni? Tego nie wiem, nie powiem, czy czegoś brakuje, natomiast mogę powiedzieć, czego nie brakuje. Tłumów. To jest naprawdę absolutny plus w tej chwili. Czyli można powiedzieć, że jest pan bardziej na tak. Jeżeli chodzi o Bydgoszcz, zdecydowanie tak. It's amazing. No. It's easy to walk on. Previously the other one was like difficult to walk on. Like, you can't even kind of do anything. But right now you can do anything, you can skate on it. Whatever you want to do on it, it's so easy to do now. It's nice, really. Okay, so now you can feel full freedom all over the ride. Yeah, because it's flat, kind of. Mm-hmm. And smooth. Okay, and would you like to add something more there? Or let it stay as it is? No, I think it's okay like this. Like this, but okay. Adding more is going to take it out from like the old town that it's supposed to be. Ogólnie już remont się, można powiedzieć, kłania znowu, no bo to co tu widzimy, te płyty, to one nie wyglądają estetycznie. W kilku miejscach widać nawet wykwity, tutaj nawet te płyty. Ta jedna płyta, którą tu widzimy, to jest ewentualnie może w miarę dobra, ale reszta to tak. Bo jest jednak trochę pusto na samym placu, ale myślę, że też w jakimś celu to zostało zaplanowane, nie wiem, czy jakieś tury, czy jakieś otwarte. No. Tak mówiąc szczerze, to wygląda jakby jeszcze było w przygotowaniu, że może jeszcze coś wymyślą, właśnie jakieś rośliny. Patrząc na tę temperaturę, na tę pogodę, jaką mamy, to tych roślin rzeczywiście jest mało i można by coś dołożyć. They like to hang out there during the night. No, it's too exposed. It's too exposed. We love it in this. Private places. In personally, to me, I love it in place, you know. A patrząc tutaj na rodziny z dziećmi, właśnie tutaj państwo jadą na hulajnodze, czy jest to również dobrze przystosowane dla dzieci, dla osób, które chcą trochę aktywnie spędzić czas u nas? Jednak wydaje mi się, że oprócz Starego Rynku to ta Wyspa Młyńska przyciąga rodziny i myślę, że ten Stary Rynek jest jedynie taką przejściówką na tą Wyspę Młyńską, która jest bardziej atrakcyjna dla rodzin. No i może wózkiem będzie wygodniej teraz przejechać przez Stary Rynek niż wcześniej, a tak poza tym to nie widzę jakichś innych lokali, które były bardziej atrakcyjne dla rodzin tutaj. Prawda. To już Wyspa Młyńska jedynie. Jakby u mnie kładli takie płyty na podwórku, to bym tego po prostu nie przyjął albo zgłosił reklamację. No nie wiem, jakie jest stanowisko ratusza, ale już tutaj kiedyś nagrywaliśmy filmik z kolegą Grysiakiem. Tak. Tu na temat tych odwodnień, rynien. Też nieciekawe rozwiązanie, można sobie kostkę skręcić. No ale poza tym okej, okay, no dwa konkretne minusy to jakość tych płyt, no i te rynsztoki tak zwane, które chętnie wyglądają estetycznie, no i można sobie jeszcze kostkę zwichnąć.
Ach, ale no poza tym okej. Okay. Poza tym się podoba, dużo ludzi. Stary rynek odwiedza. Zrobił się taki salon Bydgoszczy. To jest najważniejsze. Co zmieniłby pan konkretnie tutaj w tej przestrzeni? Czy można coś prowadzić nowego? Troszeczkę brakuje zieleni. No, Maciej Bakalarczyk walczył o drzewa. Są w tej chwili dwa drzewa na starym rynku lipy. Ale uważam, że tej zieleni jest zdecydowanie za mało. Można by było więcej troszeczkę tej zieleni wprowadzić. Tu ewentualnie przy ratuszu trochę jest jakiś tam zieleni. Ale poza tym, no, stary rynek to taka jedna wielka patelnia się teraz zrobiła. I warto by było coś tutaj pomyśleć, coś, żeby jakoś zagospodarować w roślinność. A czy uważa pan, że ta przestrzeń jest dobrze zagospodarowana, jeżeli chodzi o dzieci? W pobliżu jest duży plac zabaw na Wyspie Muńskiej. Tutaj no, dzieci widać biegają tutaj przy tych natryskach. Poza tym no, deskorolki, wizerolki. Płyta starego rynku jest teraz tak zrobiona, że się nie jeździ po bruku, tylko po płytach. Także tutaj będzie dużo rolkarzy, dużo dzieci będzie sobie jeździło na deskorolkach czy na rolkach. Jakiś plus widać, nie? Tak, czyli ogólnie rzecz biorąc, jest pan na tak czy na nie? Powiem tak, z racji wykonywanego mojego zawodu, gdzie ja robię też usługi, no można byłoby to zrobić w lepszej jakości, tak się wyrażę. A poza tym nie mam zastrzeżeń do tego, co tutaj widać. Dobrze, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.